Rajmund urodził się między 1170 a 1175 rokiem w Hiszpanii, w starej szlacheckiej rodzinie katalońskiej. Był spokrewniony z królem Aragonii. Ukończył szkołę katedralną. Już jako 20-letni młodzieniec wykładał filozofię w Barcelonie, nie otrzymując za swoją pracę wynagrodzenia. W tym czasie też wydał swoje pierwsze monumentalne dzieło, Sumę Prawa, podręcznik dla studentów prawa. U swoich uczniów starał się formować zarówno serce, jak i intelekt. Obdarzony głęboką wiedzą i osobistą kulturą, odznaczał się gorliwością w formowaniu przyszłych kapłanów, dla których napisał Sumę Nauki, pełną duszpasterskiej mądrości. W 30 roku życia wyjechał do Bolonii, aby kontynuować studia nad prawem kanonicznym i cywilnym. Tam też uzyskał stopień doktora. W roku 1218 biskup Barcelony, Berengaliusz IV, zakładając wyższą szkołę dla kształcenia kleru swojej diecezji, zaprosił do współpracy Rajmunda jako wykładowcę. Po powrocie do Barcelony w roku 1219 Rajmund został mianowany kanonikiem, archidiakonem i wikariuszem generalnym. Biskup Barcelony równocześnie zaprosił dominikanów, których w 1220 roku przysłał święty Dominik. Rajmund rychło zaprzyjaźnił się z nimi tak dalece, że wstąpił do nich w roku 1222. Rajmund pracował żarliwie nad nawróceniem Maurów i Żydów, a równocześnie opracowywał dzieło zawierające wskazówki dla spowiedników. Papież Grzegorz IX w roku 1230 wezwał go do Rzymu i mianował kapelanem Pałacu Apostolskiego, penitencjarzem i swoim osobistym spowiednikiem. Jako doradca papieski Rajmund rozwinął szeroką i owocną działalność. W tym czasie napisał pracę z prawa kanonicznego, znaną jako Pięć Dekretów. Była ona zbiorem dekretów biskupów rzymskich. W ciągu wieków nagromadziło się tak wiele zarządzeń i ustaw papieskich, także soborowych, że trudno było nawet znawcom rozeznać się w ich gąszczu. Papież Grzegorz IX bullą Rex Pontificus promulgował opracowany przez Rajmunda zestaw obowiązujących odtąd praw kanonicznych. W roku 1236 Rajmund wrócił do Hiszpanii. Dwa lata później, w roku 1238, został na kapitule generalnej w Barcelonie wybrany generałem zakonu dominikanów, obejmując ten urząd po błogosławionym Jordanie z Saksonii, który był bezpośrednim następcą świętego Dominika. Miał wówczas około 60 lat. Natychmiast z właściwą sobie energią zabrał się najpierw do przeredagowania konstytucji zakonnych. Okazał się wspaniałym administratorem i organizatorem zakonu, który rozszerzył się po Europie błyskawicznie. Po 2 latach zrezygnował z funkcji i ponownie poświęcił się pracy apostolskiej. Napisał dzieła prawnicze, Sumę Pastoralną i Traktat o Małżeństwie. Był spowiednikiem i doradcą króla Aragonii, Jakuba I, a także wielu mężów stanu. Pomimo bardzo czynnego życia i praktyk pokutnych, którymi trapił swoje ciało, dożył 100 lat. Umarł w opinii świętości w Barcelonie 6 stycznia 1275 roku, a jego pogrzeb był prawdziwą manifestacją. Wziął w nim udział także sam król wraz ze swoim dworem. Jego wspomnienie doroczne przypadało zawsze 23 stycznia. Obecnie przeniesiono je na 7 stycznia, gdyż dzień ten jest najbliższy dniowi jego narodzin dla nieba. Relikwie jego spoczywają w Barcelonie, w katedrze świętej Eulalii, w jednej z bocznych kaplic. 29 kwietnia 1601 roku został zaliczony do grona świętych przez papieża Klemensa VIII. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś świętego Rajmunda wielkim miłosierdziem wobec grzeszników. Przez jego wstawiennictwo wyzwól nas z więzów grzechu, abyśmy w swobodzie ducha pełnili Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Thank you.